Dzień dobry, Tomasz Kajnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Marcin Gwóźdź, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, piąty na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dlaczego zdecydował się Pan zamienić karierę samorządowca na, na ławy poselskie? No przede wszystkim próbuję zamienić karierę samorządowca na ławy poselskie, ale jest tutaj w tym głębszy sens, głębszy pomysł z tego względu, że tak jak zdążyłem się przez ostatni rok pracy w samorządzie, w samorządzie województwa, zorientować, najważniejsze decyzje dla regionu zapadają właśnie w Warszawie. I dlatego ch kandyduję, chciałbym trafić do parlamentu, chciałbym mieć wpływ na realne decyzje dla Dolnego Śląska. Um, a czy za, zanim trafił Pan na listę, tłumaczył Pan się prezesowi Kaczyńskiemu z zarzutów, jakie stawiali Panu pracownicy uzdrowisk chłopskich, w których Pan pracował? Nie ma takiej potrzeby, żebym się z czegokolwiek tłumaczył, ponieważ wszystkie, wszystkie pretensje, które zgłaszali, zgłosili ludzie w anonimowym piśmie, przede wszystkim do Gazety Wyborczej, były bezpodstawne. Tam, tam zarzuty były takie, że zatrudniał pan znajomych, że pieniądze na szkolenia szły bez, bez organizacji nie, nie tych szkoleń i tak nie dalej. Nieprawdziwe, nieprawdziwe. Zresztą wezwałem Gazetę Wyborczą do sprostowania tego artykułu. No przykro mi jest, że człowiek realizując dobrą pracę dla firmy, osiągając dobre wyniki, musi się tłumaczyć z anonimowych pism. Nikt nie obieca Ci tyle, co Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej, można by powiedzieć. Tak mówią też telewidzowie, którzy do nas dzwonią. I pytają na przykład o sprawę budowy drogi ekspresowej S8. Premier Morawiecki przyjechał przed wyborami samorządowymi, prawie że już ją otworzył, a jak jej nie było, tak nie ma. Ale będzie. Panie redaktorze, drodzy Państwo, idzie to w bardzo dobrym kierunku. Jednym z zobowiązań tutaj dla regionu, kandydatów i posłów z okręgu Wałbrzyskiego jest przede wszystkim priorytetowo budowa drogi ekspresowej S8. Mam nadzieję, że do, do wyborów, do 13 października również ta kategoria drogi będzie wpisana do rozporządzenia, a w tej chwili jest projektowana jako droga S8. Czyli kiedy będzie już fizycznie? Kiedy będziemy mogli przejechać S8 ekspresową od Wrocławia do... W 2021 roku będzie ogłoszony prawdopodobnie przetarg w trybie i wybuduj a w tej chwili trwają uzgodnienia i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych prowadzi tą procedurę, więc w 2021 będzie można rozpocząć procedury przetargowe i rozpocząć budowę. Radni Dolnośląscy... Podjęli taki apel do rządu w sprawie e, ogłoszenia w Polsce klimatycznego stanu wyjątkowego. Czy pan się pod nim podpisuje? Wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że czyste powietrze, o którym się dużo mówi, ma bezpośredni wpływ na zdrowie, ale również musimy pamiętać o czystej wodzie, bo czysta woda, którą spożywamy na co dzień, również wpływa na zdrowie. Więc sytuacja się poprawia z każdym rokiem, i to jest fakt. Oczywiście nie jest bliska ideałowi i musimy wiele w tym temacie zrobić. Tutaj również odwołam się do jednego z punktów deklaracji programowej Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie do gazyfikacji gmin, bo jeżeli rozmawiamy o czystym powietrzu, to musimy rozmawiać również o gazyfikacji. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale 40 gmin spośród 169 gmin na Dolnym Śląsku jeszcze nie jest gazyfikowanych. I my taką deklarację to podjęliśmy. To Tak, no jedna czwarta, 20, około 25% jest, gmin na Dolnym Śląsku nie jest zgazyfikowana. My podjęliśmy taką deklarację i na pewno w naszym okręgu wyborczym, w okręgu numer 2, co najmniej 5 takich gmin zostanie dodatkowo zgazyfikowanych. A dlaczego radni Prawa i Sprawiedliwości nie poparli tego apelu do rządu? Rząd ma pełną świadomość, że dbałość o środowisko jest jednym z jego priorytetów i dodatkowa apele na poziomie Dolnego Śląska to jest typowa gra polityczna, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Wszyscy mamy tego świadomość, że o środowisko trzeba dbać, że trzeba podejmować działania związane z ochroną tego środowiska, z czystym powietrzem, z czystą wodą. No i my, jako też i samorządowcy, i działacze prawa i sprawiedliwości. Działamy w tym kierunku, aby to środowisko było jak najbardziej przyjazne do życia. Sejm w obecnym kształcie ma się jeszcze zebrać po wyborach, bo teraz nastąpiła przerwa. Jak się panu ten pomysł przerwy w obradach Sejmu podoba? No cóż, z jednej strony, no jeżeli udałoby się uzyskać poparcie mieszkańców naszego okręgu i zostałbym parlamentarzystą, to podoba się średnią, bo swoją pracę zacznę trochę później, ale to oczywiście pewna forma żartu. Uważam, że czas na spotkania z ludźmi, na bezpośrednią kampanię w tak krótkiej kampanii y, wymaga więcej czasu dla wyborców. No i z tego z perspektywy to rozwiązanie uważam za y, słuszne. Nie chciałby Pan jednak y, no, decydować, podejmować decyzję już po wyborach, a nie dawać kolegom, którzy... Być może nie wejdą do Sejmu w nowej kadencji. Mamy później jeszcze 4 lata, bardzo dużo programów, punktów programu do zrealizowania. Myślę, że przez te 4 lata przez wiele posiedzeń Sejmu kolejnej kadencji uda nam się te punkty programowe zrealizować. Jestem nawet o tym przekonanym. Cztery lata to dużo czasu. Dziękuję bardzo. Marcin Gwóźdź, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, piątka na liście Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wałbrzyckim, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzyk. Dziękuję bardzo. Tomasz Ojnowski. Dziękuję bardzo.